Proszę Państwa, mam nadzieję, że widać moją prezentację, a nie mój ekran. Postaram się już płynnie teraz przejść do rzeczy. Dobra. A zatem dla Susan Sontag metaforyczny język choroby był sprawą bardzo osobistą, irracjonalny, nacechowany uprzedzeniami, stygmatyzujący, stawał na drodze, jej zdaniem przynajmniej, tego, co nazwała najzdrowszym sposobem bycia chorym. Jak autorka sama wyznaje, jej celem było objaśnienie i uwolnienie doświadczenia choroby od metafory. Wywód Sontag jest dziś po kilkudziesięciu latach problematyczny oczywiście, choć cały czas inspirujący. Jedną z dyskusyjnych kwestii jest pewnie ta, że kwestionowana może być sama możliwość mówienia i myślenia bez metafory. Wątpliwe dla mnie jest również pojęcie użyteczności metafory dla nadawania sensu swojemu doświadczeniu, również w doświadczeniu wszelkich dyskursów terapeutycznych. Metafora jest jednym z ważniejszych środków dochodzenia do sensu, prawda, o własnej egzystencji, by tak to nazwać. I wreszcie naiwna, wydaje mi się, również wiara Sontag w to, że język medycyny czy nauki może być wolny od uprzedzeń i metafor. Jednak te zastrzeżenia nie osłabiają głównej jej tezy, mianowicie tej, że metafory choroby powinny i muszą być badane. I dziś chyba jeszcze bardziej niż wcześniej, gdyż niewątpliwie pozostaną z nami na dłużej, ale gdy o tym pomyśleć i pomysł tego referatu i pomysł sesji w Lidz, którą organizowaliśmy, zrodził się jeszcze przed nadejściem naszego ulubionego COVID-19, ta metaforyka choroby istniała czy funkcjonowała w języku i była wykorzystywana czy przywoływana do tego głównego nurtu użycia językowego co jakiś czas. Użycia, czy ta metafora jest tak silnie skonwencjonalizowana, że zwykła również uchodzić niezauważona w codziennym użyciu języka, weszła jednym słowem do języka, czy stanowi o polisemii. Wzbogaciła potencjał znaczeniowy wielu leksemów, również w języku polskim, choć tutaj te dwa przykłady, które Państwo widzą, pochodzą z angielskiego i z niemieckiego. Metaforze choroby towarzyszy ogromny bagaż konotacji, wiedzy pozajęzykowej i modeli kulturowych. Jest ona również bardzo skutecznym, jak zresztą w ogóle metafory, narzędziem perswazji. Wydaje się ta metafora być szczególnie użyteczna, gdy trzeba usprawiedliwić uprzedzenia, czy argumentację zastąpić gotowymi kliszami, czy zamiast argumentacji dostarczyć swoim odbiorcom samowyjaśniających się poniekąd konstruktów. Metafora choroby w przedcovidowych czasach strukturyzowała to, jak mówimy, o terroryzmie, o ekonomii, o imigracji, o społeczeństwie w ogóle, również w polskim dyskursie publicznym doznała rodzaju renesansu. W eseju AIDS jego metafory, raz jeszcze z Sontag, że powołam się na Sontag, napisze amerykańska autorka, że metafory i mity zabijają. Znowu odnosiła się tutaj do swojego doświadczenia, mając na myśli to, że stygmat, z jakim związany jest rak w jej przypadku, sprawia, iż ludzie szukają pomocy później niż powinni, ale na ogólniejszym poziomie rzeczywiście metafory, o których będę mówić, sprawiają, że ludzie działają lub powstrzymują się od działania tak wobec siebie samych, jak i w społeczeństwie. Zatem nie tylko odzwierciedlają modele kulturowe, ale też na nie wpływają, czy je kształtują. Metafora, jak wskazują również współcześni teoretycy, podkreśla jedne aspekty rzeczywistości, a inne ukrywa. Narzuca się nam zatem jako jedyny, często właściwy sposób oglądu rzeczywistości, jej rozumienia i jako taka tym bardziej jeszcze domaga się od nas odpakowania, czy rozpakowania, albo a przynajmniej krytycznego namysłu. W tym referacie chciałbym przedstawić bardzo krótką analizę, właściwie przegląd funkcji, jakie metafora choroby w polskiej łacinie średniowiecznej spełniała. Jest to część większego projektu, w którym w ogóle badam rolę metafory jako mechanizmu z jednej strony rozszerzenia znaczenia, ale także narzędzia perswazji. Chciałbym w tym swoim referacie oprócz tych szczegółowych rozważań na temat tego czy innego wystąpienia również przedstawić Państwu w takiej niezobowiązującej czy mniej rygorystycznej formie pewne problemy, z jakimi badacze metafory średniowiecznej zwłaszcza się zmagają.
Tak, jak wspomniałem, jest to część większej pracy, na którą składają się między innymi studia nad czasem i konceptualizacją czasu w średniowieczu, studia nad pamięcią pojętą jako jej metaforami i wreszcie transgresją. To ostatnia rzecz, którą się zajmowałem, transgresją czy metaforyką transgresji jako łamania, przekraczania norm społecznych, norm konwencjonalnych, konwenansu czy norm moralnych. Jeśli chodzi o zaplecze teoretyczne czy o kontekst teoretyczny tych badań, tutaj są one oparte oczywiście o korpus E. Fontes, ale nie tylko. W obecnej postaci brak w korpusie, jak wspomniałem już wcześniej, kazań czy tekstów egzegetycznych, stąd moje obserwacje należy traktować z ostrożnością, tym bardziej, że w tych tekstach kazań czy w tekstach egzegetycznych metafora choroby jest bardzo często używana, zresztą jak wskazał podczas sesji w Lico, o której wspomniałem, referat Łukasza Halidy poświęcony właśnie chorobie jako metaforze w kazaniach średniowiecznych. Materiał porównawczy, jak Państwo zobaczą, będę czerpał z patrologii łacińskiej, z baz Prepolsa, ale przede wszystkim z Biblii łacińskiej i hebrajskiej. Nie chciałbym tutaj oczywiście Państwa zanudzać rozważaniami teoretycznymi, natomiast jestem winny Państwu jedno wyjaśnienie, mianowicie w swoich badaniach nawiązuję do teorii metafory konceptualnej czy pojęciowej, jak kto woli, która rozwija się zwłaszcza od lat 80. pod wpływem tych znanych już wpływowych publikacji Lakoffa i Johnsona, którzy zwrócili uwagę, że mowa figuratywna nie jest jakąś anomalią języka codziennego, zarezerwowaną dla literatury, a raczej dogłębnie i zwykle całkiem niedostrzegalnie, jak zresztą też o tym przed chwilą powiedziałem, ten język, nasz język przenika. Wpływ teorii metafory konceptualnej na badania nad łaciną średniowiecznej był, czy jest, powiedzmy, wciąż bardzo ograniczony. Jest wciąż bardzo ograniczony, również pewnie z tego powodu, że dla historyków badania nad metaforyką nie są specjalną nowością, przy czym historycy czy filolodzy zwykle koncentrowali się w swoich badaniach na takich bardzo dużych układach metaforycznych w rodzaju Chrystus jako pasterz, prawda, które dawały następnie, które z jednej strony fundowały dyskurs tej czy innej dziedzinie, ale również były przedmiotem intensywnym przedmiotem hermeneutyki średniowiecznej. Teoria metafory pojęciowej znowu jest rozwijana od lat 40, więc tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, natomiast to, co jest dla nas najważniejsze dzisiaj, to to, że teoria ta zakłada, że metafora nie jest albo nie jest tylko narzędziem literackim, ale sposobem, w jaki ujmujemy, rozumiemy nasze doświadczenie. Możemy zrozumieć na przykład abstrakcyjne pojęcia tylko czy przede wszystkim za pomocą uchwytnych, namacalnych, fizycznych kategorii. Stąd na przykład czas ujmujemy przede wszystkim za pomocą kategorii przestrzennych. Metafora jest postrzegana zatem jako rodzaj odwzorowania czy rzutowania z jednej dziedziny, tej często bardziej konkretnej, na tę mniej konkretną, bardziej abstrakcyjną dziedzinę, której ta bardziej konkretna dostarcza struktury. Wreszcie, skąd my wiemy, gdzie metafora istnieje, albo skąd bierze się w ogóle nasz rejestr, czy zapas, czy inwentarz metafory konceptualnej? Mianowicie z analizy oczywiście wyrażeń figuratywnych, czy wyrażeń przenośnych, ale jak Państwo zobaczycie, część z tych metafor, o których będziemy mówić, bardzo często za metaforyczne wcale by nie uchodziły, bo po prostu metafora również ma skłonność do umierania, przez którą rozumiem po prostu zanik tego, czy może nietransparentność powiązania pomiędzy motywacją a samą metaforą. Niektóre z nich stają się kliszami albo po prostu jako bardzo skonwencjonalizowane elementy języka przestaniemy na nie w ogóle zwracać uwagi. Oczywiście tutaj są pewne, jak zresztą też była okazja w czasie naszych warsztatów o tym wspomnieć, ta teoria może ma pewne problemy z ujęciem tekstów dawnych, czy w ogóle naszego rozumienia tego, jak badać metaforę w tekstach dawnych, ale o tym nie ma czasu dziś, by więcej mówić. Z przyczyn całkiem praktycznych skupię się dzisiaj na dwóch tylko leksemach, czy wyrazach, mianowicie na wyrazie morbus i wyrazie pestis, ale też pestilentia. Stanowią one oczywiście tylko niewielką część sposobów, w jakie można chorobę wyartykułować w łacinie średniowiecznej, ale są, jak się Państwo
przekonają, czy jak ja uważam, dość reprezentatywne. Reprezentują mianowicie dwa najważniejsze użycia w tekstach, które badałem. Pierwszy z nich odnosi się do choroby, która dotyka jednostki, drugi plaga czy zaraza grozi grupom ludzi. Morbus to standardowy termin określający chorobę w tekstach średniołacińskich. W wyrażeniach metaforycznych stosuje się ów termin, by mówić o negatywnie ocenianych cechach, zachowaniach czy emocjach. Oto w arendze dokumentu potwierdzającego nadanie z początku XV wieku natrafiamy na wyrażenie morbus litargicus oblivionis, śmiertelna choroba zapomnienia. Dotyka ona tak ludzi, jak i ich zapiski, ale na szczęście najwyższy stwórca wyposażył ludzkość w remedium, congruum remedium, które rekompensuje ten defekt ludzkiej natury. Choroba jest tu jeszcze jednym sposobem oczywiście opracowania topiki pamięci w dokumentach średniowiecznych obok powracających motywów, nazwijmy to jak error, caligo czy abyssum. Oczywiście jakkolwiek izolowane to wystąpienie w korpusie Fontes, nie jest ono w żadnym razie unikatowe. Występuje w podobnym kontekście również w innych dokumentach europejskich, na przykład w Thesaurus Diplomaticus Belgicus znajdujemy morbus oblivionis poświadczone albo samodzielnie, albo też w towarzystwie innych elementów ramy choroby. Zatem czas to będzie po prostu morbus oblivionis, a czasami będzie to morbus, któremu towarzyszy jakiś remedium i tak dalej, i tak dalej. Tutaj krótka uwaga znowu lingwistyczna z cytatem na dole. Ja zastanawiałem się, jak dobrze opisać tego rodzaju wyrażenia. Jak Państwo, zwłaszcza latyniści pewnie wiedzą, mamy tutaj do czynienia z ta konstrukcja z genetywem, z dopełniaczem, czyli po prostu mniej formalnie mówiąc coś będące czymś czegoś, tego typu konstrukcje są bardzo często wektorem metafory, prawda? Błysk oczu i tak dalej, i tak dalej. Predestynuje je te konstrukcje do tego ich struktura semantyczna, ten genetywus eksplikacyjny, jak mówią teoretycy, jak się to w logice formalnej opisuje, może nie tyle w logice formalnej, co w pragmatyce języka, tego typu wyrażenie po prostu suponuje, czyli milcząco przenosi informację o tym, że B jest A, czyli ta struktura semantyczna pozwala, by o jednych rzeczach mówić w kontekście czy za pomocą terminów zaczerpniętych z innej domeny. Inną metaforyczną chorobą, która pojawia się w korpusie, jest choroba zwątpienia, morbus dubietatis, miraculum z żywota świętej Jadwigi Śląskiej z końca XIII wieku. Odnajdujemy historię kobiety, której nie udaje się urodzić dziecka, mimo że jest w 9 miesiącu ciąży. Za radą zatem odwiedza grup świętej Jadwigi, jednak nie przynosi to oczekiwanego skutku. Wydaje się nie dość wierzyć w moc świętej i dopiero gdy zostaje uleczona ze zwątpienia, uzdrowione zostaje jej ciało. Menta dubietatis morbo sanata. Ta idea rozwijana jest w serii, w tym passusie, w serii wyrażeń metaforycznych, które przywołują nieco odmienne ujęcia czy konceptualizacje podejścia do tego, czym jest zwątpienie i łącznie składają się na bardzo złożony obraz niekoniecznie spójny, ale znowu my nie musimy oczekiwać od tego, że te obrazy metaforyczne będą utrzymywać jakąś spójność, znaczy, że cały czas na przykład będziemy odwoływać się tylko do metaforyki, nawet na przestrzeni jednego passusu, tylko do metaforyki choroby. Tutaj ta metaforyka jest dość powiedzmy bogata i złożona. Zwątpienie jest metaforycznie przedstawione z jednej strony jako choroba, jako przeszkoda, którą powinno się zrzucić z serca i jako ciemność, w przeciwieństwie do światła zaufania, którą powinno się rozpędzić. Oczywiście, gdy my zechcemy sobie teraz gdzieś, prawda, wyobraźni te obrazy ze sobą połączyć, to może się to okazać niemożliwe i również tego typu skomplikowane metafory bywają bardzo trudne w opisie. Ale chciałbym przy tej okazji właśnie na to również Państwu zwrócić uwagę. Dziedziną, która systematycznie jest ujmowana w pojęciach choroby, jest grzech. Temat to, jak wspomniałem, zupełnie osobny, obszerny, ogranicza się tylko do dyskusji wybranego jednego w zasadzie wystąpienia, które da mi sposobność, bym pomówić o innej cesze, ważnej cesze metafory średniowiecznej. W swojej Teodycei, Rationale Operum Divinorum, Mateusz z Krakowa poszukuje przyczyn zła i dowodzi, dlaczego Bóg pozwala, aby zło istniało. Jego odpowiedź
brzmi: Bóg daje ludziom lekcję pokory, humilitas. Wywód Mateusza jest, wydaje się znowu być kolejną wariacją na temat metafory, znowu niezwykle rozpowszechnionej, mianowicie grzech jest chorobą, ale zarazem pokazuje wywód, jak skonwencjonalizowana metafora jest adaptowana, aktualizowana, wykorzystana ponownie w spekulacji filozoficznej czy teologicznej. Według Mateusza pycha czy zadufanie, gloriatio superbia, jest poważną chorobą, morbus gravissimus, dotykającą stworzenie rozumne i musi niechybnie prowadzić do wiecznej śmierci, tak? Do tej eternam mortem, jest to morbus pestifer et letalis. Istnieje jednak lekarstwo, magistralissimus et promptissimum medicament, którego dostarczył Bóg ludziom. Jest nim przykład ukazanie choroby, jaka dotknęła pierwszych ludzi, cita morbi ostensio. Po pierwsze, jak mogą Państwo zauważyć, w tym wywodzie wykorzystuje Mateusz bardzo liczne elementy ramy choroby. Nie wspomina wyłącznie o tym, że mamy tu do czynienia z chorobą, prawda, zapomnienia, ale mamy do czynienia tutaj i z ewokacją choroby właśnie, ewokacją lekarstwa, lekarza i wreszcie konsekwencji tej choroby. Takie złożone obrazy metaforyczne są wyjątkowe i właśnie często znajdziemy je w tekstach egzegetycznych czy w tekstach, czy w kazaniach na przykład. Po drugie, metaforyczne ujęcie Mateusza łączy bardzo różne tradycje, aż do tego miejsca jego wywód opiera się na tradycyjnym ujęciu pychy, superbia, jako źródła wszelkiego grzechu, initium omnis peccati, to superbia, czyli to hebrajskie gach. Ta idea nieposłuszeństwa pierwszych rodziców jest tradycyjna, bo bardzo przywodzi na myśl świętego Augustyna. W swoim komentarzu do Księgi Rodzaju biskup Hipony zauważa, że Adamowi brak było właśnie tejże pokory, kiedy odpowiadając Bogu po zjedzeniu z drzewa dobrego i zła, zamiast po prostu powiedzieć: zgrzeszyłem, próbuje Boga obwiniać za swoje czyny. W interpretacji świętego Augustyna cała przypowieść służy ukazaniu ludzi, którzy są chorzy z próżności, czy chorzy na próżność, morbo superbie laborent. W innych dziełach św. Augustyn skądinąd, tu zresztą jest bardzo dobry artykuł McQueena, który te miejsca zestawia, dość często ucieka się do metafory medycznej, gdy mówi o grzechu pierwotnym na przykład. Porównuje ludzką dumę do jakiegoś właśnie vitium tumoris, nazywa Jezusa doktor humilitatis. Powróćmy jednak do Mateusza. W dalszej części swojego wywodu teolog zauważa, że lekarstwo, które Bóg zaoferował ludziom, jest medicina preservativa vel curativa, zapobiega i leczy. Sic morbus superbie curatus est, preservatus amorbo. W czym tkwi tajemnica działania tego lekarstwa? Oto kontemplując boską potęgę, rozważając swoją nędzę, człowiek chory na pychę może zastosować we właściwym czasie właściwą dietę i choroby uniknąć. Idea medycyny prewencyjnej, która pozwala nam zapobiegać, oczywiście była znana już Grekom, jednak terminy, które tutaj Mateusz stosuje, są typowe dla tradycji raczej scholastycznej. Znajdziemy je przy okazji dyskusji poświęconej łasce Bożej i sakramentom dzielaksa Aleksandra Scheis. Łaska przed popełnieniem grzechu, zauważa ten autor, jest jak medicina conservativa sanitatis, podczas gdy łaska sakramentalna jest jak medicina curativa morbi. Przykład Mateusza pokazuje, teraz jeszcze podkreślę, jak ważną rolę metafora odgrywa w spekulacji teologicznej, ale pokazuje również, że metafory są często, czy są podatne na powiedzmy, czy że metafory są zjawiskiem silnie intertekstualnym i że będą poruszać się, albo ich dystrybucja będzie silnie ograniczana do jednej, nazwijmy to, wspólnoty dyskursywnej. Tutaj w tym przypadku tej tradycji, z której czerpie Mateusz, i nie muszą przenikać, a zwłaszcza w warstwie słownej, w warstwie ich wysłowienia, nie muszą wcale przenikać do ogólniejszego nurtu języka i możemy je znaleźć tylko w tych dziełach pochodzących z danej tradycji. Podobnie zresztą ograniczony w swojej dystrybucji jest wyrażenie novis morbis nova remedia ponere, którego przykład znajdujemy w statucie z połowy XV wieku. Tutaj nazwisko Leśnickiego będzie pewnie jeszcze kilkukrotnie powracało. Zapowiada się w nim nałożenie nowych sankcji przeciw nadużywającym dziesięciny. Nieprawidłowości, czytamy, były przedmiotem regulacji, jednak ich rosnąca liczba zmusza tych prawodawców do zaopiekowania kolejnych leków, to nazwijmy. Nie ma w tym tekście oczywiście ani powodu, ani miejsca, aby ta metafora była rozbudowana. Jest to metafora bardzo silnie skonwencjonalizowana. Nie mamy tu miejsca na szczególną inwencję.
skonwencjonalizowane jest nie tylko jej wystąpienie i jest nie tylko jej pozycja w tekście, ale również użycie w tekstach właśnie w źródłach prawa kanonicznego. Poza tymi tekstami, metafora w tej postaci językowej jest ją bardzo trudno znaleźć. Oczywiście w tekstach średniołacińskich znajdziemy również choroby całkiem niemetaforyczne. Za chwilę będę mówić o opisach zaraz w tekstach narracyjnych, jednak również fachowe pisma medyczne od metafory nie uciekają, nie stronią, ale wbrew temu, co mogłoby nam się wydawać, metafora nie jest w żadnym razie, przynajmniej w tym tekście, który analizowałem, czyli w tekście w praktyce medicinalis Tomasza z Wrocławia, metafora nie jest w żadnym wypadku sposobem myślenia czy sposobem budowania dyskursu, czy nie jest może fundamentem dyskursu medycznego. Natomiast metaforyczne wyrażenia, które u Tomasza znajdziemy, służą eksplikacji przyczyn choroby, procesów fizjologicznych, objawów, doświadczeń i wrażeń osoby cierpiącej. I znowu większość z nich ma charakter wybitnie skonwencjonalizowany. Pewnie za metaforyczne przez autora nie byłoby nawet używane. Większość z nich albo dużą z nich część znajdziemy we współczesnej polszczyźnie. Nie przyszłoby nam do głowy myśleć, że mają one charakter metaforyczny. Tak się ma rzecz na przykład z użyciem provenire, tak? Czyli przychodzić od na oznaczenie związku przyczynowego. Tak się ma również z mającymi oczywiście źródło w doświadczeniu określeniami wrażeń zmysłowych, zwłaszcza zapachu, wyglądu czy bólu, ostrego bólu, jakiego doświadcza osoba. Na pierwszy rzut oka za metaforyczne mogłyby uchodzić, czy można by je uznać za metaforyczne, opisy patofizjologii, które jednak korespondują po prostu z ówczesnym stanem wiedzy. Znowu metaforycznie motywowane są, choć znowu bardzo konwencjonalne, wyrażenia realizujące metaforę X, coś jest żywą istotą. W tekstach medycznych, tutaj akurat, ja cały czas mówię, opieram to na jednym rozdziale poświęconym akurat Świerzbowi z praktyki, takie cechy istoty żywej przypisywane są śmierci, naturze, ale również objawom chorobowym, które wprowadzają w błąd medyków. Ale znowu mamy do czynienia tutaj z metaforami silnie skonwencjonalizowanymi. Przejdźmy teraz jednak szybko do wystąpień leksemów pestis czy pestilentia, które odnoszą się do choroby zaraźliwej, a zatem choroby dotykającej grupy i wspólnoty. Nie każdy oczywiście zużyje wspomnianych wyrazów prowadzi do mety, czy jest użyciem metaforycznym. Nawet jeśli tak jest, to użycie nie musi być wcale przez użytkowników języka jako metaforyczne pojmowane. Przymiotnik pestifer na przykład bardzo często oznacza po prostu tyle co śmiertelne czy niszczące. Nie mamy tutaj żadnej konotacji czy żadnego aktualizowanego związku z chorobą. W tym drugim z przykładów, które znajdują się na tym slajdzie z kolei, znajdziemy pestis amicitiae w tym przypadku w szeregu tych ocennych, nazwijmy je, czy negatywnie nacechowanych wyrazów rodzaju exitium, vitium, dementia, hostis, perditio. I znowu trudno tutaj wnioskować o sensie określonym czy ścisłym, precyzyjnym sensie wyrazu pestis. Źródła narracyjne zawierają oczywiście, co naturalne, również wiele wystąpień tychże wyrazów odnoszących się do rzeczywistych epidemii dotykających grupy ludzkie, ale także zwierzęta, czy odnoszących się do naturalnych katastrof, a także wojen. Chciałbym w ogóle te wystąpienia dziś pozostawić na boku, bo to rzecz dużo bardziej złożona, natomiast pokusiłbym się o wskazanie tutaj na dwie kwestie, które mają znaczenie dla tego, jak dla dyskursu metaforycznego w średniowieczu. Po pierwsze, opisy zarazy są ujmowane często w chorobach metaforycznych. Te metafory, o których są tak pisze, oczywiście nie opierając się na materiale łacińskim, nie tak to formalizując, te metafory choroba jest wrogiem, czy ciało jest polem walki, są żywo obecne w tekstach narracyjnych w łacinie średniowiecznej. Epidemia jest systematycznie ujmowana jako istota żywa, ruchomy przedmiot i wróg. Zarazem leksemy, które metafory choroby konstytuują, wchodzą w relacje i strukturyzują inne dziedziny. Brzmi to zabile, a chodzi mi tu po prostu o to, że takie pervadere, czyli wyraz, który będzie służył do mówienia o tym, że jakaś epidemia przenika, kroczy i przenika do tego czy innego kraju, służy jednocześnie do mówienia
o przeniknięciu wroga, zatem tutaj mamy do czynienia, to ten wróg i ta walka jest tą naszą dziedziną źródłową, ale ta źródłowa dziedzina walki z wrogiem będzie strukturyzować również inne, inne dziedziny, nie tylko dziedzinę choroby, bo prywadery można użyć również, mówiąc o uczuciach czy w ogóle stanach psychicznych, podobnie z serio i całym mnóstwem innych tego typu terminów. Po drugie, choć te opisy dotyczą rzeczywistych wydarzeń, relacje o wojnach, kataklizmach naturalnych podążają za gatunkowymi konwencjami, używają schematów narracyjnych, w tym leksyki biblijnej, do tego nawiązała też wczoraj chyba, o ile pamiętam, Agnieszka Maciąg. Pestis czy pestilentia, tak jak hebrajski odpowiednik biblijny Deber, pojawiają się w Biblii niemal wyłącznie w paralelizmach i w wyliczeniach, które odnoszą się do jakiejś nieokreślonej zarazy, która dotyka ludzi, zwierzęta domowe, jest śmiertelna i jest zsyłana przez Boga jako kara na Izrael i obce narody. I w tej formie, albo inaczej, te wszystkie elementy tej ramy opisu, czy tego, nazwijmy to, mikrogatunku, jakim byłby opis kataklizmu naturalnego, będzie przeniesiony wprost żywcem, by się tak brzydko wyrazić, do narracji średniowiecznej. Metafora zarazy zaczyna być używana na większą skalę w XV wieku w piśmiennictwie antyhusyckim i antywiklefowskim. Nie będę o tym długo mówił, bo są tu więksi specjaliści od tego tematu, ale interesowała mnie ona w tym piśmiennictwie właśnie ze względu na to, jakie perswazyjne walory metafora mieć może. Ustanawia się w tym piśmiennictwie znak równości pomiędzy niebezpiecznym poglądem i zaraźliwą chorobą, co znowu pozwala podkreślić wybrane aspekty tego niepożądanego zjawiska, jakim jest herezja. Roznosi się przez kontakt, jest niebezpieczna dla grup i dla całych społeczeństw i wreszcie wymaga drastycznych środków. Niebezpieczeństwo, jakie herezja niesie dla społeczeństwa, pochodzi z faktu zaraźliwości, ale można by zapytać, jak zresztą każdą metaforę pytać należy, co właściwie chce ona nam o rzeczywistości powiedzieć, albo do czego, do przyjęcia jakiego zespołu poglądu nas zmusza, nas skłania. Jeżeli chodzi o poziom makro, przynajmniej tych analizowanych fragmentów, to dowiadujemy się, że herezja szpeci i zatruwa pojedyncze państwa, ale następnie przenosi się chyba drogą kontaktu na sąsiednie królestwa i narody. I jako taka winna być utrzymywana na dystans. Na poziomie mikro głównym wektorem epidemii są oczywiście zwolennicy Husa czy Wyclefa, a również książki mogą być nasączone herezją i w trakcie jednego z poświęconych właśnie herezji sesji w trakcie ostatniego kongresu w Leeds dowiedziałem się, że to jest rzeczywiście jeden z takich tropów, czy jedna z takich metafor, która w XIV wieku, już nawet w piśmiennictwie polemicznym od XIV wieku się pojawia. Wreszcie heretycy swoimi niebezpiecznymi poglądami zarażają członków swoich wspólnot. Andrzej Gałka, zwolennik Wyclefa z połowy XV wieku, odrzuca oskarżenie, że jest infectivus, czyli no właśnie, jak to tłumaczyć, zdolny, by zarazić, by skazić, zbrudzić religię chrześcijańską. Słowo, którego używa, jest uderzające. Infectivus nie było w powszechnym użyciu przed średniowieczem, jest wówczas poświadczone tylko 2 lub 3 razy, zwłaszcza w odniesieniu do farbowania tkaniny i to dopiero w XII wieku zaczyna być kojarzone z chorobą i zarażaniem. Aleksander Scheil używa go w kontekście trądu i oczywiście znacznie późniejszy rządzenie Jacques'a nazywa schizmę zaraźliwym grzechem społeczności. Tutaj nie ma miejsca oczywiście na pogłębioną dyskusję, powiem o tym jeszcze za chwilę, ale sam wyraz infekcja, tak, czy infectio, inficere, zawiera czy niesie znaczącą polisemię. Za chwilę też o tym krótko wspomnę. Ta polisemia wydaje się fundować zresztą, dlatego mówię, że mówimy o tych cały czas o tych samych mniej więcej tekstach, że ona dochodzi znać, ta polisemia wyrazu inficio daje o sobie znać choćby właśnie w językowym kształcie listu soboru w Konstancji, adresowanym do polskiego króla. Herezja jest zaraźliwa jak trąd, lepra, pozostawia plamy, brudzi wszystko, z czym ma kontakt, jak smoła. Zaraźliwość jej jest tak wielka, że nawet niewielka ilość wystarcza, aby zabarwić i zepsuć. Porównanie moralnego zła do smoły pojawia się oczywiście już w Biblii.
I w ogóle powiązanie choroby i nieczystości jest typowe dla tej antropologii, dla antropologii Starego Testamentu. Tutaj jest sporo prac, które te kwestie, chyba tutaj tak znajdują się te prace, które o Biblii hebrajskiej czy o miejscu tego brudu, prawda, moralnego piszą, ale jest ona również, czy stoi ona również za pomysłem, by osoby, które niosą zagrożenie, izolować czy segregować, prawda, izolować od społeczeństwa. I tutaj regularnie powracającą metaforą jest metafora chorej owcy, którą należy oddzielić od zdrowego stada. W żadnym wypadku nie jest to metafora średniowieczna. Jej użycie daje się datować przynajmniej od Cypriana, który pisze, że kobiety używające makijażu, prawda, powinno się odseparować od stada, aby nie zarażały innych. Ta metafora jest zresztą, jest następnie oczywiście bardzo żywa w polskim piśmiennictwie średniowiecznym. Mam nadzieję, że ten szybki przegląd pozwolił się Państwu zorientować w potencjalnej metaforii choroby, która jest używana w polskiej łacinie średniowiecznej na oznaczenie negatywnie ocenianych stanów i zjawisk dotyczących czy dotykających jednostki. Grzech, zwątpienie, zapomnienie, ale także grupy i społeczeństwa. Jak wskazywałem, dystrybucja wyrażeń i motywujących je metafor pojęciowych jest silnie zdeterminowana przez gatunek i temat tekstu. Użycie metafor będą się różnić ze względu na ich formę językową oraz na stopień wysycenia tego rzutowania, a zatem czasami będziemy mieć do czynienia tylko z marginalną wzmianką o właśnie morbus oblivionis, a czasami temat choroby będzie rozwijany i bardzo silnie uszczegóławiany w tym czy innym fragmencie tekstu. Eksplikacja jednak średniowiecznej metafory musi brać pod uwagę jej bardzo złożoną zwykle historię i wieloaspektowe często motywacje. W przypadku metafor średniowiecznych oczywistym kontekstem tutaj jest model czy modele zaczerpnięte z Pisma Świętego, ale też tradycje intelektualne, czy właśnie wspólnoty interpretacji, czy wspólnoty dyskursu, jak w przypadku wywodu Mateusza. Ale to, co nastręcza wielu problemów w interpretacji, jest również właśnie polisemia wyrażeń metaforycznych, no bo co znaczy w zasadzie, albo inaczej, jak można zarazić się wirusem herezji? Wyświetlenie wiedzy, którą wnosi, wydawałoby się zupełnie oczywisty termin, taki jak inficio czy infectio, wiedzy, wyświetlenie tej wiedzy może być bardzo problematyczne, bo z jednej strony, co właściwie ten znak językowy znaczy, które ze znaczeń wyrazu inficio jest aktywowane w tych kontekstach, co znaczy, czy libri infecti heresibus to są książki nasączone, zabarwione, skażone herezjami, może wszystko to naraz, a może w ogóle poruszamy się tutaj na dużo wyższym poziomie abstrakcji. Te pytania mogą wydawać się oczywiście scholarskie, czy może zbyt szczegółowe właśnie, ale one mają znaczące konsekwencje choćby dla praktyki tłumaczeniowej czy rozumienia tego, jakie metafory w tym czy innym okresie czasu były rozpowszechnione. I wreszcie wybór modelu rzeczywistości, który stoi za tą metaforą, nie zawsze jest oczywisty. Łatwo nam popaść w anachronizm. Ja taki anachronizm, czy na takim anachronizmie właśnie się złapałem, bo myśląc o infekcji czy o tych terminach infekcji, przenosiłem w sposób oczywisty czy w sposób naturalny naszą koncepcję czy współczesną koncepcję infekcji, zarażania się, przenoszenia się chorób zaraźliwych, która zupełnie nie powinna mieć zastosowania czy nie ma zastosowania dla tekstów średniowiecznych. Tymczasem te terminy, które w dyskursie choroby znajdujemy, po prostu zmuszają nas niejako albo skłaniają nas do tego, by tę współczesną interpretację nadawać i wyrazom wirus, i terminom venenum, i właśnie terminom infekcja. Tymczasem okazuje się, to zwłaszcza Naton bardzo ładnie wskazała, że oczywiście średniowiecze nie zna czy nie ma tej samej koncepcji zaraźliwości, jaką żyje, czy jaka pojawia się w renesansie, w późnym renesansie, czy już w epoce współczesnej. Bardzo Państwu dziękuję.